Startujemy z kolejnym odcinkiem WF z Gwiazdą. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 356 imienia Ryszarda Kaczorowskiego. I za chwilę rozpoczną się tutaj zajęcia w ramach sportklubów, które poprowadzą nasi fantastyczni goście. A są nimi Oliwia Toborek, wicemistrzyni świata w boksie, i Jacek Dymowski, trener z warszawskiej szkoły boksu. Zapraszamy! Brawo, 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 brawo! Witamy ich bardzo serdecznie! Oliwia Toborek, wicemistrzyni świata w boksie olimpijskim z zeszłego roku, kilkukrotna medalistka Mistrzostw Europy, wielokrotna mistrzyni Polski, tytułów cały worek. Zaczęła pracę na sali bokserskiej w wieku 13 lat. Czyli podobnie jak wy, bardzo dobry wiek na to, żeby rozpocząć przygodę z boksem. Z innymi sportami zapewne również. Ja jestem trenerem boksu, nazywam się Jacek Dymowski. Od samego początku prowadziłem Oliwię. Pokażemy wam dzisiaj podstawy boksu. Stajemy! Rozgrzewka już za nami, możemy zaczynać ćwiczenia techniczne. Nauczę was najpierw postawy ustawienia nóg, dobrze? Stańcie sobie, ustawcie stopy razem. I teraz tak, osoby praworęczne robią 1/8 skrętu palcami w prawą stronę, osoby leworęczne w lewą stronę. Odsuwamy prawą nogę w ten sposób i skręcamy w stronę okna. Szerokość rozstawienia to jest mniej więcej szerokość naszych barków. Tylna noga, tylna ręka. Blisko tłowia, pięść na wysokości kości policzkowej. Nie dotyka do twarzy, czyli nie przykładamy w ten sposób. Przednia ręka, troszkę dalej i wyżej. W ten sposób, dobra? Broda jest ściągnięta i plecy są zgarbione. Mama mówiła w domu nie garbić się, a tutaj trzeba się garbić. Trochę. Zadaję przedni prosty, czyli prostuję przednią rękę i skręcam przednią nogę piętą na zewnątrz, stając na tylnej nodze. Zostańcie sobie na chwilkę w tej pozycji, żeby się mniej komfortowo poczuć przede wszystkim. Dobrze, a teraz tylny prosty jeszcze wam pokażemy. Czyli zobaczcie, teraz tylna ręka wyprostowana w pełni. Bark przysłania brodę, bo zobaczcie, jak będzie zadawany cios z tej strony, to jakby ten bark był nisko, to ten cios wejdzie. Skręcam biodro, stawiam nogę na zewnątrz, piętą na zewnątrz. Da? Pamiętajcie o tych bioderkach, bo z tego jest największa siła później tak. W ciosie. No już wszystko tutaj opanowali. Już wszystko wiecie. Możecie boksować. Elementy technicznej rozgrzewka za wami. Czas na tarczę, rękawice. Jedziemy! Boks jest sportem, który uaktywnia wszystkie części ciała. Kształtuje charakter. Dzieci są zaangażowane. Wystarczyło tylko krótkie wprowadzenie i wszyscy cały czas działają, nikt się nie zatrzymuje, więc takie bodźce są potrzebne i na pewno bardzo wskazane. Zacznijmy od tego, że właśnie mam tutaj medale różnego koloru, bo tak jak w życiu, to właśnie też nie każdą walkę się wygrywa i najważniejszym dla mnie medalem to jest medal z Mistrzostw Świata, srebrny. I ciężko mi się było nim cieszyć, bo jechałam na te mistrzostwa jako zastępstwo, miałam nie jechać. I kiedy już jakby posmakowałam tego sukcesu, zdobyłam medal, pierwszy po 10 latach, miałam ogromny niedosyt po tej przegranej walce finałowej. Ale teraz z biegiem czasu nauczyłam się nim cieszyć i wiem, że jest to ogromne osiągnięcie. Co się tutaj przed chwilą działo na tej macie w pani szkole? Nieprawdopodobna energia, boks. Jak pani ocenia tego typu zajęcia? No szaleństwo. Najpierw usłyszałam boks. Mówię, gdzie do szkoły boks? Gdzie dzieci? Bicie? W ogóle o co chodzi? Ale słuchajcie, szanowni państwo, tak naprawdę każda forma aktywności jest tym punktem zapalnym, dla którego dzieciaki tutaj przychodzą, wariują, chcą to robić po prostu. A mamy za sobą trudny czas. Uczniów jest 1600, więc no to nie lada wyzwanie, żeby wszystkich jednak do tego sportu w jakiś sposób zachęcić.
wrócić, więc cieszę się na tą współpracę z AWF-em. Mamy dużo absolwentów wśród naszych nauczycieli, więc myślę, że to jest ta iskierka, którą oni zapalają w tych naszych małych dzieciakach. Dzieciaki były super. Bardzo fajnie współpracowały. Było troszkę chaotycznie, jak to jest przeważnie z dziećmi, ale to jest fajne, bo trochę ożywiły tutaj tą salę. To są dzieci, które już czują sport, podstawy sportowe i to jest ważne bardzo. Natomiast moja prośba, mój apel przede wszystkim do rodziców. Nie zwalniajcie z WF-u, nie róbcie tego. Niech się to dziecko wyszaleje tam, spoci. Trudno, może czasem przewieje, może czasem będzie chore. Trudno. Po prostu nie róbcie tego. Niech dzieci będą aktywne, bo to wpłynie na dalszy ich rozwój. Kapitalnie. Oliwia Toborek, wicemistrzyni świata w boksie i przyszłoroczna medalistka Igrzysk Olimpijskich. Na pewno medalistka Igrzysk. Na pewno medalistka. Jacek Dymowski, Warszawska Szkoła Boksu. Dziękujemy. Piąteczka. Wszystkiego dobrego. WF! Za WF! Za WF! Za WF! Za WF! Za WF!